Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta z drugiego sezonu. Jest to trzeci odcinek z tego drugiego sezonu oczywiście. No i dobra, dzisiaj będziemy opuszczać tą wioskę. Po prostu tutaj muszę te rzeczy pobrać. Stąd. Proszę mi je dać. Nie pójdziemy daleko od tej wioski, nie mamy początku wioski, nie? Albo w górze, bo tam są góry. Tak, no o tak, muszę iść na tym, bo nie pamiętam tak tego miejscowo. Tam są góry. Tam są góry, które mi się też podobają, ale tutaj też jest, powiem, taka tu ładna jaskinia. Chociaż ja myślę, że chyba w tej, powiem, górze się osiedlimy. No jest ładna. No, ładna góra to jest. Jak widzicie, tak ona tu wygląda. Tutaj ładnie przygotowane, znowu nagrywam, kiedy nie mam mieta. Jakby ktoś pytał, czemu nie ma twojego skina? Mówię, nagrywam to w momencie, kiedy na przykład nie używam internetu, włączony internet, bo ja mam internet na router, co mi się bardzo nie podoba, bo po prostu może być, że po prostu nie mam. No i dobra. Tutaj jest, oczywiście przygotujemy jaskinię na sam początek, małą jaskinię, potem ładnie wszystko będziemy, że tak powiem, przygotowywać, jakieś pomieszczenia robić, wszystko. Się tam na górze pewnie zrobię jakieś. Okej, okay, dobra, widzicie, jak to będzie wyglądać. I dobra. Jeszcze proszę o jedną kratkę. Proszę bardzo. Może mam chyba kilo, pójdzie w cholerę. Zaraz. To dirta mogę gorączką zniszczyć, więc tym się nie przejmuję, bo to jest dirt. A dirt to dirt. To wszyscy wiedzą. Dirt nam niczego się nie przyda, tylko jakby jakiś nubek budował domek z dirta. Tylko po to jest de facto dirt. No i na farmę się przydaje. Okej, okay. Starczy? Nie starczy na jeden. Mam patent, nie mam szajsu. Oczywiście mogę tutaj teraz ten drewniany kill-off. Na właśnie ten moment. Ale mandryla nie zostawiłem. Nie zostawiłem go, tylko go, że tak powiem, zutylizowałem, czyli go spaliłem na jego. Rzecz umówiąc, ale wszystko tutaj zaraz mi. Mam dwa craftingi. Tak, jeden jest tutaj wstawiony również. No dobra. Hop. I mogę to na pół podzielić? Mogę. Zrobimy to. Tak, oczywiście. Ciach. Skrzyneczka. Teraz składnie sobie usegreguję wszystkie rzeczy niepotrzebne. Czyli to tutaj mogę wciepać. Łóżko muszę zostawić. Mogę zostawić łóżko i drzwi sobie chcę zrobić. Wooden door. Może potem wersję zmienimy, jak powiedziałem. A jak na razie tak to tu wygląda. Mamy tutaj tą bazę. Ja mogę sobie zrobić waypointa. Tylko żeby nie był taki, no. Będzie niebieski. Taki kolor na bazę może być. Jak na tutaj to wygląda, mamy drzewka. Proszę bardzo. W tym miejscu ona jest. Baza. Żelazno się tu przepala. I dobra. Przy sobie mam tylko jedną pochodnię i tylko tyle. De facto nic ze sobą nie mam. Jedną pochodnię i siekierkę i 13 chlebków, które mam od wieśniaków oczywiście. Kto inny by mi dał wszystko? No to ich tam widać. Nie widać ich, za daleko to jest. Jak będzie, może zmienimy wersję na 1.9. Żeby było ciekawiej. Na 1.9 po prostu więcej opcji mamy do wyboru niż tutaj 1.7, a najwyżej jeszcze mogę grać. Bez też jeszcze ok, miałby tych nowych wersji, kiedy zmienili właśnie opcję walki. Mi się podoba ten nowy system walki w Minecrafcie, mi się on nie podoba. Nie podoba mi się to, że trzeba specjalnie robić, to mi się nie podoba. No i dobra, 19 drewna będzie akurat na początek wystroju bazy, mogę to tak nazwać. Się potwory już włączamy, potwory już możemy włączyć i dobra. Wezmę sobie 36, muszę sobie zrobić kilo, bo nie mam go, więc tak, robimy się tak. Ja mogę zrobić 6 kilo, takim burżujem 6 kilo. No i dobra. Okej.
muszę tutaj pozwolić to. I ok, i voilà. No i dobra. Jak to wyglądać? Proszę bardzo. Teraz tu niszczymy. I voilà. Mamy już takie ładne tutaj miejsce dla siebie. Op, proszę. Pierwsza ściana będzie gotowa zaraz. Pierwsza ściana domku. I proszę, pierwsza ściana jest gotowa. Myślę, że powinien brać pod drugą zająć. Pierw. Czemu mi tego przymiotu nie dało? A bo zniszczę po prostu wtedy ten, że tak powiem, piecyk. Po prostu zniszczyłem go i nie brałem tego. Ale dobra. Zniszczyłem i nie brałem tego z piecyka. Prosto. Bo szybciej. A czas się zaszczędzić. Więc z odcinkami. Właśnie tylko tyle zrobiłem. Nic nie robiłem, nic nie brałem. No i dobra. Już się pójdziemy po drewna więcej. A wiesz, głupie miejsce, że mamy tutaj akację blisko, a ja nie lubię drewna akacjowego. Bo ono jest dla mnie po prostu brzydkie. I tutaj będą ustawiać pomieszczenia. Kolejne. Tak mogę powiedzieć, w tej bazie. Wiedziałem, tak jak kiedyś tam nagrywałem w swoim starym kanale, możecie sobie grać na serwerze, pamiętam, że tak zawsze buduję. Robię tak, bo tam kolejne pomieszczenia po prostu. I sobie tak tutaj na spokojnie mieszkam. Bo ja sobie taki tutaj spokojny człowieczek w Minecraftie mieszkam pod ziemią i nikomu nie przeszkadzam. Chociaż potem robię coś się tuneli, że wszędzie, gdzie ktoś pójdzie się kopać na serwerach, to jest mój tunel tam. Zrobiony, ja po prostu łączę połączenie do każdej osoby. No ja dobra. Mogę tu pochodnie walnąć w tym miejscu. Będziemy tutaj to robić. No nie, tutaj jakoś ładnie podekoruję wszystko między odcinkami. Pewnie trochę drewna tu zbieram, żeby było ciekawiej. Już tutaj zacznę robić. Może nie będę jeszcze dekorować całkowicie tego. Ale zacznę robić pewnie zejście do kopalni, więcej drzewek posadzę. O, węgiel akurat. Akurat węgiel. Więc dobra. Jak tutaj będzie to wyglądać, muszę to wszystko ładnie tutaj porobić, żeby to jakoś wyglądało. No ale dobra. Więc tak. Tutaj jeszcze to, to, to. To jest, widzicie, niby tyle. Nie, jak chcę sobie o dwa poszerzyć to. Myślę, że będzie rozsądne. Albo i nie, tu będzie łóżko. Zmieszczenie na łóżko. Muszę pochodnie sobie dorobić. Tutaj coś wejdzie. Ale tu będzie właśnie pomieszczenie i będę mieć łóżeczko. Będzie to też, powiem, pomieszczenie z ogniskiem, ale nie mam netheraka jak na razie. A netheraka za szybko nie zdobędę. Ale dobra. Tak ono tutaj będzie wyglądać. Kilof jeszcze się nie zużył. Szkoda. Czy te dźwięki muszą mnie tu prześladywać? Widzę tak. Minecraftowe dźwięki muszą mi się gdzie prześladywać. Ale dobra, więcej pochodni. 16. Tutaj wszystko będzie ładnie porobione, pochodnie, pomieszczenia. Gdzie magazyn pewnie gdzieś będzie. Będzie tak jakby wejście. Na razie będę tak żyć głównie w tym miejscu. Ale dobra, to mogę pochować. Ja tutaj wam się przegnam, bo nic więcej tu nie wykombinuję na ten moment. Może po prostu przyniosę potem łóżko tutaj i zrobię sypialnię. Chyba nie udekoruję. Tutaj mogę to zrobić. To będzie łóżko stać. Mogę tutaj ładnie to jakoś porobię. No ale cóż, na tym się z wami żegnam. No i do zobaczenia. Na razie.